Siedmioosobowa reprezentacja szkoły w tenisa stołowego zapłaciła za wyjazd na zawody 2184 zł. Jaki jest koszt wyjazdu jednego zawodnika? Już na samym początku mam dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć sposobem pisemnym ile to jest 692 podzielić przez 2. Najpierw rysujemy poziomą kreskę nad liczbą, którą dzielimy, czyli w tym przypadku nad liczbą 692. Dzielenie pisemne rozpoczynamy od cyfry, która znajduje się najbardziej na lewo. W tym przypadku jest to szóstka. Ile to jest 6 podzielić przez 2? Można też zadać sobie inne pytanie. Ile razy liczba 2 mieści się w liczbie 6? Liczba 2 mieści się w liczbie 6 dokładnie 3 razy, ponieważ 6 podzielić przez 2 to 3. Nie mamy tutaj reszty. Liczbę 3 zapisujemy w tym miejscu. Teraz wykorzystujemy mnożenie, aby sprawdzić, ile setek rozdzieliliśmy. 3 razy 2 to 6. Liczbę 6 zapisujemy w tym miejscu. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę. Teraz wykorzystujemy odejmowanie, aby sprawdzić, ile setek zostało. 6 odjąć 6 to 0. Liczbę 0 zapisujemy tutaj. Teraz przechodzimy do rozdzielania dziesiątek. Dziewiątkę przepisuję w tym miejscu. Skoro mamy 9 dziesiątek i chcemy je rozdzielić pomiędzy dwie osoby, aby każda otrzymała ich tyle samo, to ile dziesiątek otrzyma każda osoba? 4 dziesiątki. Można też sobie zadać inne pytanie. Ile razy liczba 2 mieści się w liczbie 9? 4 razy. Liczbę 4 zapisujemy tutaj. Teraz wykorzystujemy mnożenie, aby sprawdzić, ile dziesiątek rozdzieliliśmy? 4 razy 2 to 8. Liczbę 8 zapisujemy tutaj. Pod spodem znowu rysujemy poziomą kreskę. No to ile dziesiątek nam zostało? 9 odjąć 8 to 1. Została nam jedna dziesiątka. Oprócz tej jednej dziesiątki do podzielenia zostały nam jeszcze dwie jedności. Dwójkę przepisujemy tutaj. Teraz liczbę 12 dzielimy przez 2. 12 podzielić przez 2 to 6. To jeszcze nie koniec. Liczbę 6 mnożymy przez 2. 6 razy 2 to 12. Liczbę 12 zapisujemy tutaj, a pod spodem znowu rysujemy poziomą kreskę. Teraz odejmiemy od siebie obie liczby. Ile to jest 12 odjąć 12? 0. 2 odjąć 2 to 0. 1 odjąć 1 to też 0. Zobacz. Na końcu otrzymaliśmy same zera. Nic nam nie zostało. 692 podzielić przez 2 to 346. Jeśli na końcu otrzymamy same zera, oznacza to, że nic nam nie zostało, czyli mamy dzielenie bez reszty. Nad kreską znajduje się nasz wynik. Spójrz teraz na taki przykład. Tym razem chcemy podzielić liczbę 693 przez 2. Znowu nad liczbą, którą dzielimy, rysujemy poziomą kreskę. Dzielenie pisemne rozpoczynamy od cyfry która znajduje się najbardziej na lewo. W tym przypadku jest to cyfra setek. Mamy 6 setek. Jeśli 6 setek podzielimy pomiędzy dwie osoby to każda z nich otrzyma po 3 setki. Ile setek rozdaliśmy? 3 razy 2, czyli 6. Szóstkę zapisujemy w tym miejscu pod setkami. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę. Ile setek nam zostało? 6 odjąć 6, czyli 0. Teraz przechodzimy do dziesiątek. Mamy 9 dziesiątek. Dziewiątkę przepisujemy pod kreską w tym miejscu. Ile razy liczba 2 mieści się w liczbie 9? 4 razy. A dlaczego? Bo 9 podzielić przez 2 to 4, zresztą 1. 4 zapisujemy tutaj. Ile dziesiątek rozdzieliliśmy? 4 razy 2, czyli 8. 8 zapisujemy tutaj. No i znowu, pod spodem rysujemy poziomą kreskę. Ile dziesiątek nam zostało? 9 odjąć 8 to 1. Została nam jedna dziesiątka. Do tego jeszcze mamy 3 jedności, trójkę przepisujemy tutaj. Zastanów się teraz, czy liczba 13 dzieli się przez 2 bez reszty. Liczba 13 nie dzieli się przez 2 bez reszty. No to ile razy liczba 2 mieści się w liczbie 13? 13 podzielić przez 2 to 6 zresztą 1. W tym miejscu zapisujemy tylko szóstkę. Teraz mnożymy 6 razy 2 to 12. Liczbę 12 zapisujemy tutaj. Pod tymi liczbami rysujemy znowu poziomą kreskę. No to sprawdźmy, co nam zostało. 3 odjąć 2 to 1. 1 odjąć 1 to 0. Zobacz, obok tej jedynki nie mamy już co dopisać. Obok trójki nie znajduje się żadna inna cyfra. Co to oznacza? To co uzyskaliśmy na końcu to jest reszta. 693 podzielić przez 2 to inaczej 346 z resztą 1. Spójrz na jeszcze jeden przykład. Tym razem chcemy podzielić liczbę 3125 przez 5. Znowu rysujemy poziomą kreskę nad liczbą, którą dzielimy. Dzielenie zaczynamy od cyfry, która znajduje się najbardziej na lewo, w tym przypadku jest to trójka. Czy liczbę 3 da się podzielić przez 5? No nie, liczba 5 mieści się w liczbie 3 0 razy. W tym miejscu możemy więc zapisać liczbę 0. Teraz mnożymy 0 razy 5 to 0. 0 zapisujemy tutaj. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę i odejmujemy. 3 odjąć 0 to 3. Pod kreską przepisujemy kolejną cyfrę, która znajduje się obok trójki. W tym przypadku jest to 1. Teraz dzielimy liczbę 31 przez 5. Ile razy liczba 5 mieści się w liczbie 31? 6 razy. 6 zapisujemy tutaj. Teraz mnożymy. 6 razy 5 to 30. Pod liczbą 31 zapisujemy liczbę 30. Teraz odejmujemy. 1 odjąć 0 to 1. 3 odjąć 3 to 0. Obok jedynki przepisujemy kolejną cyfrę. W tym przypadku jest to dwójka. Mamy tutaj liczbę 12. Ile razy liczba 5 mieści się w liczbie 12? 2 razy. Tutaj zapisuję 2. Teraz mnożymy. 2 razy 5 to 10. Tutaj zapisujemy liczbę 10. Teraz odejmujemy. 2 odjąć 0 to 2. 1 odjąć 1 to 0. Tego zera nie musimy przepisywać. Obok dwójki przepisujemy kolejną cyfrę. Mamy tutaj liczbę 25. Ile razy liczba 5 mieści się w liczbie 25? 25 podzielić przez 5 to 5. 5 razy. W tym miejscu zapisujemy 5. Teraz mnożymy. 5 razy 5 to 25. Teraz odejmujemy. 5 odjąć 5 to 0. 2 odjąć 2 to 0. Tego zera nie musimy przepisywać. Zobacz, otrzymaliśmy na końcu same zera. Nic nam nie zostało. 3125 podzielić przez 5 to 625. Skoro nic nam nie zostało, to mamy tutaj dzielenie bez reszty. Dzielenie pisemne zaczynamy od rzędu najwyższego, czyli od lewej strony i postępujemy według przepisu, który nazywa się algorytmem. Czynności powtarzamy tyle razy, ile jest cyfr w pierwszej liczbie. Pamiętaj, aby zawsze starannie zapisywać cyfry. Jedna pod drugą. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych playlist, które znajdziesz na stronie pistacja.tv.